Witam ponownie w zagraniu Cywilizacji 5 na Rawnicy. Gramy jako Gildia Golgari i w następnej turze rozpoczniemy naszą kolejną wojnę z Givium Simic, która niestety miała takie nieszczęście być na tej samej wyspie co my, co nigdy nie jest specjalnie zdrowe dla nikogo. Chcemy też zaatakować Izzet jakoś relatywnie szybko. Ustawili się w dosyć takim bardzo kuszącym miejscu, więc jeśli miałbym na przykład ze 4 fregaty, mógłbym spokojnie zająć to ze strony morza. Nawet bez użycia jakichś jednostek lądowych. A jednostek lądowych również będę miał, ponieważ... A właśnie, co ja zrobię z... Gdyby ta Tula była na tym miejscu, mógłbym użyć tych dwóch miast jako kanałów i przepłynąć moją Tyremą. No w sumie 7 tur, żeby przepłynąć, to nie jest tak źle. Dobra, mniejsza z tym. A teraz już jest karawela. Więc w następnej turze będziemy mieli te 2 złota więcej, brakuje mi dosłownie 2 złota, żeby z tej Tyremy zrobić karawelę. Wtedy nie można mieć jakiegoś małego kredytu w banku, naprawdę. Bardzo by się to przydało. Chcesz to kupić? Czy mogę to sprzedać? Mam całkiem sporo zadowolenia, więc mogę sprzedać takie rzeczy. I teraz jeszcze pytanie, tutaj jeszcze będzie jedno żelazo. Ile tego żelaza? 6 żelaza. Okej, sprzedaj mi całe moje żelazo. To... Nie, no to zły pomysł, jest to bardzo zły pomysł. Ja potrzebuję przynajmniej z 2 szkieletów, które będą długomiesznikami przez jakiś czas, więc mogę sprzedać 2 żelaza. Okej, sprzedamy 2 żelaza w takim razie. Nie tobie. Żelazo. Więcej nie chcesz, tak? A, no to moje problemy same się rozwiązały, nikt więcej nie chce żelaza. No nic, czekamy jedną turę. Trostanie jest w renesansie. Renesans to jest... Już jesteśmy w renesansie, aha, tak. Ja widzę, że Trostanie jest daleko ze wszystkimi. Tak więc, spróbujemy tu wylądować. I spróbujemy ci skopać dupsko. Ona ma jakiś sojuszników? Nie, nie ma sojuszników. Okej. Okay. Co ja mogę teraz zrobić? Mogę sprzedać konie tutaj. Ja tych koni tam sprzedawałem. Dobra, zobaczymy ile kupisz. Sprzedać mogę właściwie wszystkie, ponieważ mam jeszcze konie z miast, z sojusznych miast, których nie mogę sprzedać w żaden sposób. Sprzedam też jadeit. Mam jeszcze kilka jadeitów do podpięcia, więc na razie wykorzystajmy ten, co mam. Okej, potrzebuję tylko jednego miasta, to jest wszystko. Tak, więc niestety moja karawela... Aha, już niestety naprawili swoje problemy z zadowoleniem. Już są zadowoleni. No i teraz zaczął się problem numer jeden, ponieważ nie wiem jak zaatakować tego miasta. Mogę zaatakować je... A może spróbuję zatopić najpierw ten galeas. Wątpię, że mieli dużo galeasów, więc jeśli pozbędę się jednego albo dwóch... Okej. Dobra, idź stąd. Idź tu. Jak bardzo mi się obarwia, jeśli zrobię coś takiego? Być może za bardzo. Dobra, nie wykupiam się na razie. Na razie idę z powrotem. Stąd niestety nikogo nie strzela. Aha, tu są wszędzie lasy, więc mógłbym w sumie ten las wyciąć. Nie pomyślałem o tym wcześniej. No cóż. Jest wiele rzeczy, o których się nie myśli, a potem się okazuje, że coś się powinno było zrobić. Dobra. Zrobimy sobie jeszcze jednego długomiecznika. No, mam trochę dużo szkieletów na froncie. Innego szkieleta może wycofam. Nie mogę go wycofać. Aha, jest... Tak się ustawił, że ciężko go wycofać. Wycofam może tego szkieleta. By zrobić trochę miejsca. Tak więc mam karawelę z obu stron, co może ofensywnie nie ma większego znaczenia, natomiast znaczy to tyle, że nie zrobi mi czegoś takiego, że nie zajmie mi Oslo za pomocą Tyremy, co było wyjątkowo irytujące. Okej, mógłbym zaatakować się w następnej turze, natomiast na razie chyba to zostawię. Mógłbym też szabrować jej coś. Ach, nie widzę czego specjalnie. A, wiem, dobra, chyba rozumiem dlaczego teraz ma wystarczająco zadowolenia. Wcześniej miałam tego zadowolenia minus 11 albo coś koło tego, nawet kiedy zajęło mi to miasto. Myślę, że głównie dlatego, że nie spotkała żadnej innej cywilizacji, więc nie mogła kupić za pieniądze żadnych towarów luksusowych.
Czemu to nie jest podpięte do niczego? Mogę to jakoś. Nie, to za daleko jest do tego wszystkiego. Mógłbym tutaj sedele postawić i podpiąć od razu kadzidełka. Mam już kadzidełka w sumie. Mam kadzidełka? Nie mam jednej herbaty. Gdzie nie mam herbaty? A tej herbaty nie ma, okej. Dobra, chrzanić tą farmę, podpić herbatę. Ty możesz tą farmę skończyć. I za 9 tur tutaj powinien jakiś robotnik przyjść, coś naprawić. Okej, szkieletnik tutaj siedzi. Długomiecznik. No, mogę go wystawić tutaj, natomiast jakoś tak. To nie będzie jakiś strasznie łatwy atak. No, to będzie atak, który da się zrobić, natomiast nie będzie atak, który jest strasznie łatwy. Ten kusznik nie jest w stanie nic zrobić. Mam tylko dwa pola, z którego mogę ostrzeliwać. Gdyby to zostało ścięte, czego na razie nie może zrobić absolutnie nikt. Czy mam jeszcze jakiegoś robotnika gdzieś blisko? No nie bardzo. Jeden siedzi tutaj. No dobra. Siedź tutaj na razie. Myślę, że wyjdą przeciwko mnie jakieś jednostki. Będę mógł te jednostki zniszczyć i. No, moi kusznicy będą mieli co robić. Na razie ten kusznik nie ma żadnego dodatkowego zasięgu, więc jest kusznikiem bardzo słabym. A, no tak, nie wiem, czy może strzelać. To całkiem przyzwoicie. A proszę, tu się ustawiła jedna tyrema. Okej. Tak, więc. Co to jest? Tyrema? Nie, łucznik. Kompozytowy. Myślę, że on długo nie przeżyje. Okej. Co się dzieje? Zawra spromowana? Co mogę teraz ukraść? Mogę ukraść tylko fizykę. Więc dobrze myślałem, że nie będę żadnej mi opcji oprócz fizyki, więc gdybym wybrał fizykę, miałbym. Oszczędził tylko jedną turę. Oszczędzenie trzech tur nie jest jakieś strasznie wybitne, natomiast no. Dwie tury nauki do przodu zawsze. Dobra, za 12 tur wykradniemy coś innego, więc możemy za 12 tur. Gdzie jest Linic Tower? Nie, to jest tylko na prasie drukarskiej. Więc mogę wybrać na przykład proch strzelniczy i za 12 tur równo będziemy mogli wykraść prasę drukarską z nim wizytowi. To wszystko się bardzo ładnie użyło. Okej, możemy jednego szkieleta promować. Ale IZ tu jest agresywny tymi misjonarzami. Dobra. To atakuj. No, mogłem sobie najpierw podpłynąć, żeby zobaczyć, czy tam czegoś innego nie ma. Podpinaj się dalej. I patrzymy tym, co tutaj się odkryje. A, cześć. Szkielet, szkielet, szkielet. Który szkielet się do czegoś nadaje? A ten szkielet chyba z tyłu chyba więcej promocji ma. No i nic, to będziemy po kolei wszystkich ulepszać. Okej, czyli możemy strzelić tego dwa razy. No, niestety trzeci kusznik nic nie zrobi. Gdybym miał tu jednego robotnika, mógłbym ten na pewno ten las ściąć, to pomogłoby to trochę. To całkiem przyzwoite trochę. Okej, widzę, że to już jest wszystko zrobione. Więc myślę, że po prostu powinien tu poczekać przez jedną turę. To chyba jest lepiej. No, niestety nie zrobić absolutnie nic. Ciężko cokolwiek zrobić tutaj. Wysypię tej sieczce. Podejdę kawałek, natomiast co mi to da, tak naprawdę nie jestem pewien do końca. Jest to następna raczej ciężkie miasto do zdobycia. Mógłbym. Dobra, nie będzie żadnej różnicy absolutnie. A tak? Lepiej mieć więcej ludzików w mieście najpierw. Więc myślę nad tym, czy. A co właśnie z Ironworksami? Oslo potrzebuje warsztatu. To może zrobię gdzieś. Ile to kosztuje warsztat? 580. Okej, okay, to może zamiast bawić się w.
ze szkieletami. Właśnie nie mam tyle zabawy ze szkieletami, chyba szkielety mi tylko dwa zostały. Kupię jeden warsztat i. Nie, trzy szkielety mi zostały. Okej. Okay. Kupię jeden warsztat i zbuduję w mojej stolicy Iron Worksy. I też cyrk. Kiedy cyrk robicie? Aha, cyrk też nie robicie. Cyrku na razie też nie robicie. Nie, w kolosowym, przepraszam, nie cyrk. Ta. Nie no, żeby to miasto rosło, niestety musi mieć taki. Aha, będzie pleśnie farma w następnej turze. O, dostałem dodatkowego szkieleta. No świetnie, po prostu. Okej. Okay. Krzyża wieża 7 tur. Mogę zrobić krzyżą wieżę? Nie, no co ja mówię, przy krzyżowej wieży dopiero będzie za 12 tur, kiedy wykradnę pracę drukarską. Dobra. Jest tyle rzeczy, że jednocześnie dzieje, że człowiekowi się zaczyna mylić, co się dzieje. Okej, ten kusznik. Dużo nie zrobię, natomiast może się już przejść. Tak, kontynuujcie tutaj. Wsi powinienem wysłać tych wszystkich robotników w jakieś lepsze miejsca. Gdzie jest ten drugi robotnik? A, tutaj siedzi, okej. Wróg jest blisko, okej. Właśnie. Myślę, że będę miał wojnę z nim tak czy inaczej, ponieważ jest. To miasto się za bardzo prosi. Okej, czy go możesz strzelić? Mogę ich zatopić, świetnie. Co to jest? Simic misjonarz. Nie mam jakiegoś powodu szaleć z misjonarza, natomiast z drugiej strony nie mam też powodu nie szaleć z misjonarza. No właśnie, las jest w mnie. Gdyby tego lasu nie było, naprawdę mi to bardzo ułatwiło życie. No i zaczynamy od strzelania do misjonarzy, tylko do jednostek, które rzeczywiście mogą coś zrobić. No. W pewnym sensie ten kusznik pilnuje, żeby tu żadne statki nie pływały, natomiast nie jest taki strasznie priorytetowy problem. Dobra, siedź tutaj na razie. A, to jest ten harcerz, dobra, więc harcerz może. Okej. I stąd. Ty idziesz tutaj i strzelasz jeszcze raz. I gra. Bardzo ciężko tutaj cokolwiek zrobić. A nie, w sumie to nie jest tak ciężko, ponieważ moi wszyscy długomiecznicy mają osłonę, przynajmniej jeden. Ponieważ każdy szkielet zaczyna z osłoną, więc każdy z nich ma przynajmniej osłonę jeden, niektórzy mają osłonę dwa. Więc mogę spokojnie tutaj wystawić i prawdopodobnie zginę od razu. No, ale to jest tyle, co po tym powiem, że nie zginę od razu. Nie będą jakieś strasznie mocne nic w tym stylu. Ciężki atak to będzie. Dobra, to jest zrobione, więc. Tak, to jest głupia sugestia. No naprawdę, czasem te sugestie są tak głupie, że. W ogóle lepiej tego nie komentować. Potrzebujesz jednego robotnika w tamtym kierunku. Tak, jeden szkielet na drugim szkielecie leży. Okej, to miasto teraz będzie szybko rosło, więc to już jest jakiś postęp. Macie tu co robić. Uniwersytet w jedną turę, Oxford w dwie tury. Okej, świetnie. Co z Oxfordem zrobimy właściwie? Czyli za dwie tury będzie Oxford, czyli będziemy mogli. Proch szczelniczy. To pasuje mi. Czyli zrobię proch szczelniczy, potem będę miał. To dużo da. Zresztą. Kombinuję, kombinuję, w sumie to. No to ma znaczenie, ale to nie ma takiego drastycznie dużego znaczenia. Dobra. Długomiecznik o szkielet, niech sobie tutaj siedzą. Tak, wróg, wielki wróg, misjonarz. Mi nawet pasuje, że jakąś religię będę miał, bo inaczej nie będę miał żadnej. Właśnie. Mogę go zatopić, tylko po co? Czy ja chcę zaatakować zamek? Przede wszystkim to chcę pilnować, żeby tutaj nie podpłynął mi żaden statek i nie zaczął robić jakichś problemów wielkich. A, jeszcze mi się misjonarz z drugiej, z innej religii tutaj jeszcze
Jest to przed i robi problemy. Okej. Może powinniśmy zacząć strzelać po prostu do nich? Mogę strzelać tylko z jednego pola, więc to takie strzelanie to no w sumie po tym strzelaniu. Tak? Tylko zaraz będę musiał wracać niestety tą jednostką. W sumie jednostek nie widzę specjalnie, żeby jakieś były. Dobra. Więc mieszczyk nie idzie tutaj. I drugi mieszczyk nie idzie tutaj. I trzeci mieszczyk. No i z do przodu po prostu dwa pola czy trzy pola. No, ciężko jakoś wejść. Okej. A generał niech będzie z jakąś jednostką na wszelki wypadek. Okej, podepnijcie herbatę. Szkielety. Ciężko z tym szkieletami cokolwiek zrobić, naprawdę ciężko. Warsztat chciałem tu kupić. Dobra, następny tydzień kupię warsztat. Tutaj stój na razie. Produkcja. Co to jest? Elfia Tawerna. Zbudujcie może tego typu podstawowe rzeczy. Okej, mogę w sumie zobaczyć, gdzie są uniwersytety do pracowania. W macie dużo ludzików. Nie, dobra, na produkcję, no zbudujmy ten Oxford w tej turze. A potem co? Może ogród będzie. Albo kaplica, no tak czy inaczej. Okej, zobaczymy, jak bardzo mi się oberwie. Jest szansa, że będą strzelać do moich szkieletów. No to w sumie już nie szkieletów, natomiast one były kiedyś szkieletami, więc należy to uszanować, że to się ta jednostka się urodziła jako szkielet i przez jakiś czas żyła jako szkielet i no nie należy traktować, że zawsze była człowiekiem po prostu. Nawet jeśli została... Nie no, w sumie nie pisze, że jest człowiekiem, pisze, że jest długomiecznikiem. No może być szkielet długomiecznik. I to należy uszanować. Nie ma niczego złego w tym, że się ktoś urodził jako szkielet. Rozumiecie, prawda? Okej, zobaczymy, jak was mi się barwie. Nie zauważyłem nawet, że jestem w zasięgu bombardowania miasta. Nie, no świetnie. Strzelajmy te jednostki, co powinni. Zawsze fajnie. Ja bym ci powiedział, że nie. Dobra, no użyj go po prostu, cokolwiek przejdzie, jedna religia, druga religia, nie mało mi to obchodzi. Tylko zwolnij mi pole. Darmowa technologia? Aha, to jest darmowa technologia z Oxfordu. Okej, tego na pewno nie, ponieważ to będziemy kradli. Akustyka mnie jakoś mało interesuje. To proszę cię w takim razie. Okej. Okej, jednostka to jest... osłona 2, czemu nie? Okej, więc spróbuję zwolnić jakieś miejsce, żeby jakoś tu postrzelać trochę. Będzie problem z wycofaniem tych jednostek potem. Dobra, może źle zrobiłem, powinienem strzelać nie do jednostek, tylko... O, co mogę mieć? Na następnym poziomie w takim razie on będzie miał... Okej, pozbądźmy się tej jednostki najpierw. Generał zapomniałem przesunąć. No, to zdarza się. Mi to się zdarza częściej niż powinno, natomiast powiedzmy, że się zdarza. Tak więc... Warsztat? A szabry to. Tutaj nikogo nie widzę. No wy niestety musicie wycofać na przyjazne terytorium. No nie musicie, no właśnie mogą to po prostu siedzieć tam. Nie ma tam niczego strasznie groźnego. Więc... O, karawana. Ta karawana. Czy mogę wysłać karawanę do Nichmizeta? No mogę. No i powinienem wręcz. Okej. Koros da Malaka. Okej, czy zbudujmy może dwa statki handlowe? Co wy tu budujecie? Dobra. Nie jest źle. Na razie zbudujcie dwa statki handlowe. A zaraz potem. Okej.
Nie wiem, czy coś ten. Czy oni coś tam odkryją sensownego? Pewnie nie. Okej, przejdźmy na drugą stronę. Trzeba z jednej strony podłączyć drogę, po drugie zbudować różne ulepszenia. Może zbuduję tu przy okazji jakiś fort? O właśnie, może zbuduję jeden fort, żeby jakieś szkielety, które dostanę bez doświadczenia, mogły dostać te chyba 15 punktów, czy ileś do max jest do maksa, zanim limit zejdzie. Niestety. Nie, i tak jak przejdzie się, to jak nie strzeli. Dobra, wymieńcie się miejscami. Czemu mogę kliknąć w jedną stronę, w drugą nie? Nie jestem pewien, czy to rozumiem. Dobra. Siedźcie tutaj. Mogę was ulepszyć? Ile to kosztuje? 70 tylko, a to tanie jest. Przy okazji żelazo się zwolni. Dobra. Co tu się dzieje? Tutaj siedzisz? Tutaj siedzisz? I następna tura. Okej, to było na tyle w tej kwestii. O, to. Podwójne szabrowanie, no świetnie. Machu Picchu, no, mówi się trudno. Nic wielkiego. Nie no, 5 za podwójne szabrowanie. Jak mogę odmówić? Tylko raz się szabrowało? To drugi raz mogę kliknąć. Dwa szabrowania w jednym polu, tego chyba jeszcze nigdy nie miałem. To nie jest niby nic niezwykłego strasznie. Widzę, że miasto będzie bardzo trudne do zdobycia w ten sposób. Zabawą z kusznikami. Tak więc. Odblokuj poziom. Co ja mogę z tym zrobić w sumie? Czy ja chcę atakować miasto? No nie, no nie chcę atakować tego miasta w ten sposób, to byłoby głupie wręcz. Przejdę się, żeby dać im więcej celów, to jest w sumie tyle. Przesunę cię o jedno pole. Chciałbym strzelić w to miasto, ale. Mogę też iść do przodu o jedno pole i zszabrować was tutaj. Co niestety znaczy, że właściwie ta jednostka będzie po prostu celem, a nie jednostką. Natomiast. Dobra, wydaję jakieś pieniądze na to, żeby z tych szkieletów zrobić coś sensowniejszego. Co jest ostatni szkielet? Nie, tu jeszcze jeden szkielet. Czy to są wszystkie szkielety już? Okej, zbuduję na tym polu w takim razie fort. To pole poza tym jest bezużyteczne. Ty się będziesz leczyć. To bez znaczenia. Patrzę, co tam dzieje. Ile ty masz miast? Cztery miasta tylko. W sumie zajmę to jedno i będzie na tyle. 8 tur na ukradnięcie technologii. No, to w sam raz. Potem będziemy robić chemię. Czy to ma wielki sens? A myślę, że ma wystarczająco dużo sensu. Okej, produkcja. Zbudujcie kaplicę. Czemu nie? O, mogę zrobić ironworks gdzieś. Na przykład tutaj? Czemu nie? A co jest właśnie z tym zamkiem? Zobaczmy, czy mi. Nie, źle kliknąłem. Córa świata, córa świata. Najlepsze miasta to są Korozda, Echigo, Skorpionowo i Briańsk, wbrew pozorom. Co właściwie robicie? Bank i bank. Okej, budujcie te banki. Skorpionowo mam bardzo dużą produkcję, więc spróbujemy zrobić Himeji Castle. I albo Stoneworksy. Dobra, ze Stoneworksami będziemy musieli niestety poczekać. Okej, jeszcze jedna produkcja. Elfia Taverna. A zbliżcie świątynię. Nie wiem, jakoś tak. Tu bardzo dużo takiej decyzji jest, co budować, czy budować to, czy tamto i tak dalej, tylko jakoś tak zawsze się wydają, że. Czy ja wiem, czy to ma wielkie znaczenie. Ile kosztuje jedna fregata? 770 to jest dużo pieniądzów. Chcielibyśmy 4. Może 3 wystarczą? 3 fregaty, 2 karawele, żeby zaatakować. Czy ja wiem. Czułbym się pewnie, gdybym miał 4. No też możemy po prostu zbudować kilka, nie musimy ich wszystkich kupować, natomiast. No tak, jeśli będę wysyłał wszystkie szlaki handlowe do Niefmizeta, to.
Nie ma sensu iść z nim na wojnę zbyt prędko. A, pomyślę o tym później. No i w każdym razie nasza wojna z Simikiem idzie tak sobie, nie najgorzej, najlepiej. Myślę, że w następnym odcinku powinno mi się udać zdobyć zamek i to będzie prawdopodobnie ostatnia nasza wojna, chyba że nas zaatakują z powrotem. Nie widzę jakiejś strasznej potrzeby zajmowania tych dwóch miast. Fajnie mieć jakieś miasto z sensowną produkcją po tej stronie oceanu, ponieważ Oslo jest jak już raczej nie zapowiada się, że miało wielką produkcję, natomiast może kiedyś będzie miało. Duskmantel, no w sumie Duskmantel jest jakiś kawałek stąd, natomiast nie jest też najgorszym miastem. Więc myślę, że kiedy zdobędziemy zamek, na tym skończymy nasze wojny z Simikiem i będziemy po prostu sprzedawać im jakieś śmiecie za bardzo niską cenę, natomiast zawsze lepiej niż nic. No więc na tym zakończę odcinek, więc dziękuję za oglądanie i zapraszam ponownie jutro o tej samej porze. Do zobaczenia.